Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na fali, więc nagrywamy dogrywkę. Dzisiaj puściliśmy dosyć taki pokaźny pakiet materiału, ale jeszcze zostało nam parę pozycji, więc zanim to nie umknie gdzieś w gąszczu, bo materiały lecą niesamowicie, postanowiliśmy, że dogramy to, żebyście mieli to w komplecie. Cześć, Krystek, witaj. Cześć Wam wszystkim. Cześć. Krystek, więc ja tutaj proponuję od razu lecieć. Wiesz co, może żebyśmy tak na rozluźnienie, zanim się rozpędzimy, może coś lekkiego, później przez skany i przez znaleziska bomb przejdziemy wybuchy na 10 kilometrach, no i później możemy parę takich jeszcze innych ciekawostek zrobić. Wiesz co, ja bym może zaczął. Ty powiedziałeś, że coś tam w Watykanie się działo. Możesz... Od najlżejszego, tak? Zaczynamy. No, Zygi, czekaj, tylko daj, aha, mam już tego, mogę dzielić, nie? No, już masz. Mam, to czekaj, to już patrzę, bo to miałem przygotowane w tych trzęsieniach ziemi, ale to jest właśnie najświeższa informacja, to nawet dobrze, bo to jest informacja z dzisiaj rano. I tu taka informacja była właśnie, że pożar w Rzymie, w pobliżu Watykanu. I to było w centrum Rzymu. I tu jest też właśnie taka informacja, że dzieci musiały być z dwóch centrów sportowych ewakuowane. No to można rozumieć właśnie tak, jak się chce, nie? Znaczy można to rozumieć, że no wiadomo ten, ale z drugiej strony w naszej tematyce to trzeba oczy otworzyć, uszy otworzyć Tak. i rozumieć po naszemu to wszystko, nie? To jest kwestia interpretacji. I tu jest ten, ja spróbuję to jeszcze szybko znaleźć, ten Grossbrand. Grossbrand in Rome. Bo tu jest takie fajne, o właśnie tu nawet widać, jak oni to gasili. Tak, tak. Jakieś krótkie wideo będzie. Nie ma. Ale tu już jest fajne zdjęcie, lepsze zdjęcie właśnie. O tu widać, nie wiem, to jest chyba Lateran albo Rzym. Rzym, Watykan. To jest Watykan, Watykan. I tu właśnie widać te płomienie i tu całkiem w pobliżu właśnie, że to się paliło wszystko. I teraz pytanie jest, co tam się tak naprawdę paliło. I teraz chłopaki z Kitaro z AMP, z kanału AMP News od razu dał takie coś tutaj i kazał właśnie zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie stracili z oczu właśnie, jakie znaczenie w tym wszystkim ma Rzym. I taką fajną mapkę dał tutaj. Myślę, że to jest dobrze widoczne. Tu jest na dole Izrael. To trochę powiększę. Tu jest Lizbona i Madryt i u góry jest Litwa, Łotwa, Estonia. To jest chyba tam na samym końcu Bariga jest, co? Nie wiem, nie chcę znowu mówić. Będziecie wiedzieli, to piszcie w komentarzach. Ale to nie jest takie istotne. Tu chodzi tylko o to właśnie, że ten Rzym, ja przypuszczam tutaj te kanały, te tunele pójdą jeszcze w innych kierunkach, ale on właśnie to od razu tutaj też dał, żebyśmy widzieli, jaki ważny jest Rzym. I w swojej wiadomości dzisiaj rano, to jest po niemiecku, ale krótka wiadomość, on takie fajne, krótkie, treściwe wiadomości daje na 3-4 minuty. I on powiedział takie coś, że właśnie Rzym został już opanowany na początku 2020 roku. Prawdopodobnie nawet 2019 rok, na jesieni już tam były jakieś ćwiczenia wojskowe i to już 2019 rok było tam posprzątane. I on twierdzi też, że jest też potwierdzone, że pod Watykanem jest Dams i są biblioteki ciągnące się setkami kilometrów. I tam są zgromadzone wszystkie najważniejsze księgi świata i historii.
i to tam jest trzymane pod Watykanem. I on takie coś fajnego powiedział, dlatego to tam jest trzymane właśnie pod Watykanem, bo jak to wyjdzie wszystko na górę i ludzie zaczną się dowiadywać, co to za księgi są, to trzeba będzie zmienić historię świata, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Ale to już wiadomo. To ponad wszelką wątpliwość. I to jest wszystko tam trzymane, to jest potwierdzone na tym kanale właśnie. Jak ktoś chce, to niech sobie wróci dzisiaj rano, tam były informacje. I żeby to sobie jeszcze raz odświeżyć. Tak samo jeszcze powiedzieli jeszcze raz o tym złocie, które tam leżało. Po pierwsze, że było w tonach, ja nie wiem ile tam tych tysięcy ton leżało tego złota, ale też właśnie ten aspekt, co ty, Zygmunt, już mówiłeś kiedyś, że to właśnie było po to, żeby zakłócić te lane. Ley lines, tak, bo te złoto było z całej ziemi zebrane i tam były rytuały na tym złocie, dokładnie. I to właśnie jeszcze raz dzisiaj powtórzyli, także to naprawdę... Tak, powtórzyli to, co ty powiesz. To się naprawdę, Zygmunt, jak takie coś czytasz, takie trzyminutowe informacje, to naprawdę się fajnie... Serio? Tego... Oni to potwierdzili? Powiedzieli o tym złocie z Ley lines. Wow. Ley lines. No to się cieszy. To się cieszę, bo myślałem, no w końcu, kiedy się ktoś tym tematem zajmie, wiesz? Wiesz, to nie jest takie, jakby to nazwać, nie jest to aż takie przyjemne, jak człowiek coś mówi i nikt o tym nie wspomina, wiesz? Ja tu jestem wdzięczny wszystkim, którzy nas słuchacie, że wy macie dla nas taką wyrozumiałość, bo my niekiedy naprawdę wysuwamy się bardzo poważnie i wcale... byśmy się nie gniewali, jakbyście na nas mówili, że jesteśmy idiotami, no szczególnie na mnie. Ja też nie mam problemu. Ale to jeszcze raz z tej strony bardzo wdzięczności z naszej strony od Krystiana również, że jesteście tacy cierpliwi i czekacie, aż coś jest. Ale to jest, powiem ci, hicior. To jak takie coś... Jaki to był kanał na AMP News. Tu jest właśnie na tej mapce. AMP News. News. Dobra. I tu jeszcze właśnie raz wam powiem, dlaczego ja lubię te wiadomości właśnie niemieckie z różnych kanałów, ciekawych kanałów, bo to te kanały są wypróbowane. Dzisiaj też była rocznica kanału FUF Media, 2 lata FUF Media. Oni nadają od 2 lat codziennie informacje, nie? Także to nie jest takie łatwe, żeby sobie usiąść na wieczór i przez godzinę coś tam przeszukać i coś wrzucić, tylko to jest praca 24 godziny na dobę, nie? Tak. I to właśnie dzisiaj jest 2 lata FUF Media, tu jest ten kanał AMP, polecam, to jest odnoga jakby od FUF Media, bo oni zaczęli właśnie chyba pod koniec lutego czy w marcu i tam też ten kanał rośnie teraz, oni właśnie się bardziej zajmują takimi rzeczami i tu oni to właśnie wszystko potwierdzili i to jest właśnie dla mnie naprawdę cenne właśnie, jak można w innym języku znaleźć te informacje, które na przykład Zygmunt już mówił przed paroma miesiącami, nie? No super, ale powiem ci, fajna jest ta mapka, bardzo taka przejrzysta, tu dużo jest, niesamowicie dużo informacji, tu widzimy na przykład tą linię, co tak, ty tam koło Genewy jesteś, a ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na linię, co przez Polskę leci, Hamburg aż do Odessy, poprzez Legnicę, Wrocław, Katowice i dalej, to też jest, no to są cenne informacje, tutaj Stuttgart, Mińsk poprzez Warszał, no też jest ważne. Także mamy tu trochę tego. Oczywiście Amsterdam, Rzym, to wiadomo, to już jakby na samym początku zostało pokazane. Później ten kanał wodny, Hamburg, Stuttgart, prawda? A ten, co przez... Tak, a ten, co... Tak, zgadza się. No i zobacz, cała Europa się w Stuttgarcie zbiega, dlatego ten damp tam ma 200 pięter. Także to jest bardzo jakiś taki kluczowy punkt, jakby serce tego wszystkiego. No, tu zaczyna jest, się pokazywać struktura. To jest też, on wszystkich tych linii nie naciągnął, bo tu ostatnio, żeby też pokazywali, tutaj gdzieś było też, ale mi chodzi też o Genewę właśnie, że ta Genewa tam jest dzisiaj gorąco, gorąco medialnie, tam nie do końca też były różne informacje, że
tak naprawdę, jak oni by to chcieli uruchamiać dzisiaj, to też może być tak, że to już dawno jest uruchomione. I też były relacje ludzi właśnie. Oni pytali, jak się ludzie czują, czy są jakieś piski w uszach, czy coś się dzieje, czy są reakcje. I to też właśnie ogólnie tam nie było specjalnych zażaleń. Chociaż ale ludzie właśnie... dzisiaj mówili, że na czacie tam, że niektórych głowa bolała, że coś się mogło dziać. No mogło tak być. Ja tutaj tylko dopowiem, skorzystam z okazji, że ta linia z Genewy, gdzie się tam to teraz dzieje, przez Stuttgart do Berlina, ona leci jeszcze do Szczecina, tak? Także Tak, to już to ona jest nie jest dosyć na też. pociągnięta, ale tam też jeszcze jest. No, kiedyś pozbieramy kiedyś te wszystkie linie i to pokażemy wszystko razem i to będzie naprawdę taka łamigłówka tutaj, że to wszyscy będą oczy otwierali. Ale tu No. właśnie jeszcze raz chciałem właśnie Genewę, Paryż, że to wszystko jest połączone, nie? Wszystkie Tak. tutaj Wielka Brytania też, tu akurat te miejsca, które są wolne, to nie myślcie, że tam nic nie ma, nie? Tak samo Gdańsk, tutaj północ i tak dalej, także to jest wszystko poprzecinane, jak tylko idzie. Tak. Tu są właśnie naniesione te najważniejsze linie i tu Florencja właśnie, tam gdzie są te Monako, Genewa, tutaj właśnie, ale nie wiem, co to jest. Zurych. Zurych, no. Wiedeń, także wszystkie stolice są, Mińsk nawet tutaj na Białorusi, nie? Także to jest Kijów. Tutaj też są właśnie duże damsy, to już mówił o tym Traugott, Ikerot, to właśnie też tam się prawdopodobnie od tego na początku wszystko zaczęło w lutym. I to fajnie, że to możemy tutaj dalej przekazać, nie? No I to a propos... tam jeszcze oprócz Kijowa, tam jeszcze też Lwów, to też tam coś było, to są takie duże, no i Odessa, to są te trzy wielkie na U, chociaż ja myślę, że tam jeszcze więcej się możemy spodziewać, tu widzimy, że Georgia, Gruzja też jest zamieszczona, też są jakieś dumpsy, Azerbejdżan do Baku, Batumi, nie do... Batumi, no jest tego trochę. To jest też, to znaczy tu też do Moskwy też na pewno jest, żebyście nie myśleli, że tam są wszyscy święci. Jest, wszystko jest połączone. Tutaj to jest tylko właśnie, tu chodziło w kontekście Rzymu i tego pożaru właśnie koło Watykanu, który się wczoraj tam odbył, nie? To pogasili wszystko, to jeszcze raz wam wskoczę na to zdjęcie. O, tu jest to zdjęcie, to jest ta informacja i tu jest to zdjęcie jeszcze raz, nie? Wielki pożar w pobliżu katedry świętego Pawła. Piotra, Peterson, Świętego Piotra. Piotra, przepraszam. I tu jest właśnie, zobaczcie, Kinder aus Sportzentrum evakuiert, nie? Tak, no. Taka informacja, kurczę, ni w 5, ni w 10, nie? Bo no, nie wiadomo, jak to ugryźć. To jak jakieś to wszystko... Sportzentrum koło Watykanu, to też coś, kurczę, tak nie pasuje, nie? Bo to... No, nie pasuje jakoś tak. No, to była ta informacja z Rzymu. Dobra. No to cóż, to lećmy może starym systemem, zaczynamy może od skanów. Niezbyt dużo ich tam jest, także przepędzisz to jednym tchem, co? No ja już tak dużo nie zbieram, bo to naprawdę jak kogoś to bardzo interesuje, to naprawdę polecam kanały FUF Media, ten AMP News, Pete the Skywatcher. I tam można właśnie wszystko sobie zobaczyć. Wiesz A co, ja tu... Krystian? Jeszcze mi się coś przypomniało. Byliśmy w Watykanie, to może pokażmy to monety, bo to będzie jakby pasowało do tego miejsca, żeby już nie wracać. Zobaczcie. Watykan wydał taką pamiątkową monetę o wartości odnośnie... 20 euro. Tak. Odnośnie tego, co miało miejsce. Więc siedzi dziubany, tu z boku jeden go dziubie, drugi go trzyma albo modli się nad nim. Wszyscy trzej mają ozdobę na buzi, krzyżyk powieszony. Interesujący. I nie wiem, czy oni się z tym obnoszą,
aż powiem ci, to jest, no makabrycznie to wygląda. No, no i tu jeszcze pisze, tu jeszcze pisze, wydana ze względu na konieczność dziubania przeciwko krowie. No, to jest straszne, no straszne to pokazuje jest. Młodego człowieka, pisze tu, który jest dźgnięty właśnie igłą. No to tak, no to tylko żebyśmy nie zapomnieli. Z drugiej strony też tutaj mamy właśnie na tym jezuitów, nie? Widzisz to? Tak, tutaj tak, tak, no jasne. Także to ludzie, budźcie się. Tak, tak. Najlepiej szybko. Jeszcze kluczyki tam są na tej monecie, na odwrocie, ale ich już tam nie ma. Dla tych, którzy jeszcze, którzy dopiero teraz do nas dołączają. Kluczyków tam już nie ma. A kto ma kluczyki, na pewno wiecie. Dobrze, no to lećmy dalej, Krystian. Krystianami lecimy. Kany, no. To ja muszę zobaczyć, bo gdzie tutaj byłem. 26. Znaczy specjalnie was nie będę zanudzał, to jest parę skanów. Ja zbierałem tylko te skany właśnie z Polski głównie, bo mi się wydaje, że te inne, znaczy tak jak powiedziałem, jak to, kogoś to bardzo interesuje, to sobie może znaleźć, nie? Była taka fajna informacja jeszcze, to właśnie już umknęło mi ostatnio i to jest o Afryce. Czekaj, to Uganda, właśnie tu jest ten, tylko zobacz Zygi, 31 milionów ton złota, 31 milionem tonem gefunden worden. Zygi za nie mógł. Ale kto to? Jest, znaczy nagle ktoś znalazł, czekaj, zobaczę, tu jest druga informacja jeszcze, riesige Gold verkommen in Uganda entdeckt, że znaleźli właśnie potężne, olbrzymie, złoże. Znaczy 31 milionów ton, no to ja sobie tego nie umiem wyobrazić. 31 złoże. Milionów ton. Wow. A to pewnie nie chodzi o złoża, tylko ktoś coś gdzieś znalazł. Zostawił, no, znaczy no to jest ta informacja w tym sensie, nie? Że coś przypadkowo odkryli, nie? 320 tysięcy z czystego złota. No ja, dla mnie to jest niewyobrażalne, ja sobie tego nie umiem wyobrazić. No bo nie da się. I w Ugandzie jeszcze, nie? W biednej Ugandzie, nie? Tak, w biednej Ugandzie. No, wcale taka biedna nie jest, ale to tak nam jest tylko właśnie robione wszystko, nie? Także to tu właśnie są pożary. W całej Europie, w Niemczech szczególnie, to jest Dreźnie. Co? To jest Drezno, no i tu też, no zobacz, no, to jest jakieś składowisko śmieci, czy przerób śmieci, czy coś takiego. Także bardzo dużo właśnie tego typu instytucji teraz się pali. I tu też właśnie wiadomo, znaczy no to jest zacieranie śladów, nie? To zacieranie śladów, tego tak. Nie można komentować. Potężne pożary, czekaj, ja tu jeszcze zobaczę, co tu miałem do tyłu. Tu są takie zdjęcia z Kapitolu jeszcze, a to są stare zdjęcia, tylko właśnie, żeby uświadomić, co niektórym... Ogrom tego. Co pod tym pięknym budynkiem się wszystko robi, nie? Co tam może być wszystko, nie? Także to w tym momencie wygląda jak jakaś atrapa u góry, nie? Krystian, przy okazji, jak będziesz miał tam na poręczu tą informację z Holandii, co było pod spodem, to przy okazji powiemy, chociaż jest to tak wstrząsające, to będzie pasowało do tematyki tego, kurczę, ale jakie to potężne wszystko. Ty myślisz pod tym torem rajdowym? No.
No to może mi się szybko uda znaleźć jeszcze, Ale nie? jakie to duże, jakie to duże. Przecież to kurczę, pod spodem niemalże wyższe to jeszcze jest, jak to, co jest nad powierzchnią. No tu są jakieś dobudowane schody i tak dalej, ale to no. Także to Niesamowite. tylko tak, żeby uświadomić co niektórym, co wszystko można pod spodem ukryć, nie? Tak. To może lecimy dalej, czekaj, zobaczę, czy to by było. No możemy lecieć. Tu by było właśnie Kaliningrad skanowany i tu też to jest strona państwa na R, nie? Także tu też Tak, skany się odbywają. nad Też Elblągiem. się skany odbywają. Tu jeszcze raz, tu właśnie Elbląg też. Tu cały czas skanują. Warszawa Siedlce. Tak, Znaczy tam coś jest. na wschód od Warszawy, nie? Tutaj nie wiem, co ja tu mam. A tu były te, jak przylatywały te samoloty właśnie do Monachium na G7. Tu jeszcze raz ten pożar w Dreźnie, złoto w Ugandzie, 320 tysięcy ton czystego złota. Tu są. W Szwajcarii jest pokój. Tu chodzi o te siedemnastki właśnie, że pokazują cały czas te siedemnastki i to są informacje szyfrowane. Bardzo dużo wojska tutaj też właśnie w Szwajcarii jest. To jest informacja ze Szwajcarii. Że są cały czas meldunki właśnie, że jest wojsko. Tu jest właśnie znowu dalej pożar w Brandenburgii. I tu, czekaj, jak jesteśmy w Brandenburgii, to ja muszę pokazać Wam szybko tą poprzednią mapkę z tymi tunelami, bo tam właśnie w Brandenburgii to nie bez powodu jest, nie, pali się wszystko i tak dalej, te góry Hercu i tak dalej. Tam idzie właśnie ten tunel ze Stuttgartu do Berlina. I tu jest Brandenburga gdzieś. I tam cały czas są pożary i dlatego właśnie, żeby to wszystko od razu poukładać i zrozumieć, nie? Czekaj, gdzie to miałem? A tu. Pożary w Brandenburgii. Tu jest. Zapada się coś. Pada się, no to już normalne jest, to jest ulica Monachijska, ale gdzie to jest? Nie, gdzie tam, to się nie zapada, to się wybrzusza. W okolicach dworca, no także takie rzeczy coraz częściej są widoczne też. Podniosło się coś. Wiesz co, to mógł być jakiś wybuch i uniosło coś. Tu też widać ten asfalt sfalowany, widzisz to tutaj? Tak. Sfalowane, tu jest takie. Także to wiadomo, że od podziemnych, tam na pewno kopalnie są, nie? O O. tutaj była taka informacja na przykład, ja nie pamiętam gdzie to było, ale ci, którzy to śledzą, na pewno mi pomogą i napiszą w komentarzach, że znaleźli dziecko, które się zgubiło i po tygodniu z kanałów wyszło. O kurde. Nie wiem, w którym mieście to było teraz, ale był taki fakt i się dziwili, że jak to mogło być, że to dziecko przeżyło tam w tych kanałach. Nie? I też właśnie nie wiadomo, gdzie to dziecko zaszło, nie? Jak głęboko i kto tam się troszczy o to dziecko. Tu jest na południu Polski Tatry i tutaj Podkarpacie. No tu jeszcze raz. Południowa, wschodnia Polska, skany.
Tu znowu na zachód od Warszawy, tym bardziej teraz powyżej Białej Podlaskiej. Tu jeszcze jest taki temat tego korytarza przez Suwałki, bo tam też w komentarzach ktoś pisał, no może coś z tego być, mi się wydaje, bo to jest, czekaj, jakąś mapkę znajdę, żeby to pokazać zaraz. Tu jeszcze raz Suwałki, znaczy Suwałki, tu jest Biała Podlaska. Tu właśnie jeszcze raz to było z tej okazji G7. Mm-hmm. Jak wykorzystali i zeskanowali cały rejon tutaj praktycznie, całą południową Bawarię. Tysiąc 200 ludzi musiało uciekać, to z Rafałem i Ziurkiem to potwierdzałem, oni to słyszeli też. A. Pozdrawiamy. Tu jest znowu granica polsko-czeska poniżej Jeleniej Góry. Mm-hmm. Szklarska Poręba. Także tutaj jest mocno skanowane. Tu jest właśnie te okolice, gdzie jest Untersberg. To myśmy już od miesięcy o tym mówili. Oj, ale jak porządnie skanowany, zobacz. To jest koło Salzburga. Nie zostawili jednego skrawka ziemi. Wszystko jest wyskanowane. No jest. Berchtesgadenland. To jest właśnie tutaj. Znaczy, no, tu cały czas te rejony są skanowane też. No, zobaczymy, co to wszystko wyjdzie, nie? Tutaj Czechy właśnie jeszcze raz i południowa Polska. Tutaj informacja właśnie o tym Iranie jeszcze raz. Der Sprecher der iranische Außenministerium. Znaczy to jest właśnie ten rzecznik prasowy, nie? Słupsk, poniżej Słupska, Bytów. Oto Tatka, pozdrawiamy. Tadek pochodzi z Bytowa. Tadek internetu dzisiaj nie ma, to też ciekawe, bo tam mówi, że cały dzień internetu nie ma i dzwonił gdzieś tam w okolicy Dortmundu, Düsseldorfu, tam podobno też nie ma. Także piszcie, jak takie coś jest i wiecie, to tu jest ta hala też właśnie w Dreźnie. Też wypalone, tam też dużo rzeczy wyjdzie. Tu jest Bremenhaven. O, proszę. To jest ciekawa informacja. Zygi, czekaj, ja to muszę znaleźć, bo tu gdzieś miałem spisane. Odnośnie wojska, nie? Amerykanie w Niemczech, oni stacjonowali do rozpoczęcia no, 2020 roku pandemii na C. Było oficjalnie w Niemczech 34 800 żołnierzy amerykańskich. Przyjechali właśnie na te ćwiczenia Europe Defender, Defender, czy jak to było? Defender. Mhm. 2020 i było ich już wtedy 380 tysięcy. Na wow. Przełomie roku 2021-2022 już było 580 tysięcy. O, ponad pół miliona. I teraz właśnie była taka informacja, właśnie, bo to a propos właśnie tej informacji, że znowu przyjechały wojska i tu właśnie pokazywali, że przyjechali, sprzęt pokazywali i powiedzieli, że 625 nowych przybyło, ale właśnie to już jest około 600 tysięcy wojsk amerykańskich w Niemczech. Nie? Wow. Także tu trzeba też rozumieć, że to są wojska aliansu, żeby się nie bać od razu, że to nie wiadomo, co z tego będzie. To są w większości, czy nawet w całości wojska aliansu. A tu jeszcze raz z Regensburga. Tu jest to pokazane właśnie w Regensburgu. No 1200 ludzi, jak musiało opuścić mieszkania, to trochę jest tego, nie? Mhm.
Tu właśnie Landesgericht, czyli sąd. Landes, to jaki to jest? No to jest taki okręgowy, co? Musiał być ewakuowany. No to też ciekawe, nie? St. Pölten, to jest w Austrii. Tu na przykład były takie informacje, że w Hamburgu lotnisko stało, znaczy nie były możliwe lądowania. To samo było też w Szwajcarii, jeden albo nawet więcej dni. I to samo we Frankfurcie w ostatnich 2 tygodniach. Że po prostu zamknięte lotnisko. Ta ostatnia informacja była chyba nawet na całe Niemcy, że były jakieś problemy łącznościowe i po prostu wszystko stało. Od razu było komentowane też, że w tych samych dniach było bardzo fajne niebo. Tu znowu ten lotnisko w Lipsku. Tu właśnie cały czas można też znaleźć wyłączenia prądu. I to też praktycznie cały czas coś się dzieje. Cały czas gdzieś brakuje prądu. Tu też jeszcze raz, gdzie aktualnie nie ma prądu. I tu jest te miejsca, te liczby 2, 4, 3 czy 64, to są te miejsca ogólnie, w ilu miejscach nie ma prądu, w miejscowościach, nie? Tu jest. A tu jeszcze raz, to było właśnie w tym czasie, właśnie jak było G7, no to zobaczcie, cała południowa Bawaria była skanowana. Monachium, powyżej Monachium, Ingolstadt. Tu też właśnie w Ingolstadt fabryki Audi przyjdą na pewno na stół, bo też już było komentowane właśnie, że tam nad fabrykami Audi skanowali. Tu właśnie Grenzburg, tu jest Grenzburg, ja nie wiem, czy znacie Legoland. Legoland to jest właśnie dla dzieci, tu właśnie, znaczy w tych moich regionach tutaj to wszyscy jeżdżą do Legolandu. To jest ten taki park dla dzieci. Wesołe miasteczko. Takie wysokie miasteczko na wysokim poziomie i tam w ostatnim czasie, Zygi, było 2 razy znaleziska bomby. O, proszę. Tu nawet jak się zaczął ten szczyt G7, to tu jest autostrada z Monachium przez Augsburg, Grenzburg do Stuttgartu. Stuttgart tu jest i ta autostrada była w całości zamknięta. W całości. Bo tu w Grenzburgu, Grenzburg to on leży też przy autostradzie, ale ja nie wierzę, że tam to był taki. Znaczy 2 razy w tygodniu było zamknięte, nie? Wszystko było pozamykane i ciekawe właśnie, że znowu Legoland, nie? Znaczy w sensie, że miejsce zabaw dla dzieci. Tak. Tu jest, to jest morze we Włoszech, morze, jezioro, Lago Maggiore. I tu właśnie ktoś pisze ten komentarz, a nie, Zygi, umiesz? Czekaj. To tak nie idzie podnieść. To właśnie do Franka pisali na FUF Media. Dziwią się, jak to jest możliwe, to jest troszkę nie do zrozumienia, dla coś tu z tą wodą jest nie tak. Widzimy, jaki jest niesamowity spadek wody, i niczym niewytłumaczalny. I to właśnie na tym jeziorze Lago Maggiore. I zobaczcie, tu widać te stany wody, nie? Tutaj, tu, znaczy to, ja nie wiem, to jest taka powierzchnia. Tu jest, nie wiem, 1,5 metra, 2 metry. A jak zobaczyć sobie to jezioro, to ile to wody musiało... Znaczy to jest dla mnie niepojęte właśnie, nie? I gdzie ta woda idzie? Niesamowity. Takie same informacje były właśnie na Gardasee. Gardasee to jest w Südtirol. I tam też właśnie 0,5 metra brakowało wody. I właśnie to cały czas, to jest najpiękniejsze, bo to właśnie ludzie komentują, którzy tam mieszkają, nie? Że od lat nie było takich niskich stanów wody, nie? W tym czasie teraz to suszy żadnej nie ma. No. Tu była taka informacja, że obcięta głowa leżała przed sądem w Bonn.
Nie wiadomo, czy to była prawda. Po drugie, co to miało znaczyć, porachunki z sędziami, czy symbolika jakaś, nie wiem. No ale też ten sąd był tam przez cały tydzień chyba zamknięty. Mogłoby być. No tu właśnie wątpią, że ten jak komu by zależało na tym, żeby tu jest, żeby właśnie takie coś zrobić, żeby den Kopf abtreten, den Torso hinter einen öffentlichen Toiletten einen Schlagsack verstecken und den Kopf durch die halbe Bonne Innenstadt zu Langerisbonne bringen. Że to się miało stać tutaj właśnie, gdzie ta kropka czerwona jest. No i ktoś by to miał ciągnąć kilometr właśnie, żeby postawić przed tym, przed sądem w Bonn. Także to też no, taka dziwna informacja, nie? No. Tu trzeba tak to widzieć, że kupę zamieszania, a ten sąd był zamknięty przez tydzień czy przez dwa. Tu właśnie przez software update, czyli przez komputerowe sprawy, wiele godzin były lotniska zamknięte. To było tydzień temu w środę rano. W dużych miejscach weite Teile des Luftverkehrs über Deutschland. Tu znowu inna informacja. Z jednej strony powiedzieli, że jest zamknięte niebo, a z drugiej strony była informacja, że z Rammstein wylatywały co 10 minut, znaczy to jest co pół godziny wylatywały samoloty. Także tu też Rammstein to od razu trzeba wiedzieć, że to są samoloty wojskowe. Nie? Tak, no zdecydowanie. Tam chyba nic innego nie ma, jak wszystko wojskowy. Tu jeszcze raz, właśnie ja miałem taki fajny filmik kiedyś przygotowany o Rammstein, bo to ktoś pokazywał tam, ale to może kiedyś do tego wrócimy, to jest enklawa, tam jest enklawa Rammstein. Wow. Tu jeszcze raz ta informacja, co wczoraj była właśnie, że jak było to otwarcie tunelu w Garmisch, to miejscowych ludzi nie zaprosili. Tak samo właśnie nie zaprosili tam do góry, na Elmau. Tam, gdzie wszyscy najważniejsi, znaczy teoretycznie najważniejsi politycy się spotkali. Gospodarzy nie zaprosili. Tu jest bardzo ważna informacja. Jest od lutego w Europie DEFCON 2, czyli drugi stopień erhöhte Einsatzbereitschaft, Mobilisierung der Reserve. I to jest ważne właśnie, bo od piąty DEFCON, czyli ten poziom piąty, to jest czas pokoju, a tu właśnie już nawet mobilizują rezerwistów. O tu jeszcze raz właśnie od 4 lutego 2022. DEFCON 2, nie? Ja. Tu właśnie było spotkanie w Monachium. Oni z tego, z Elmau polecieli do Madrytu, przepraszam, do Madrytu. I w Madrycie tam obradowali. I tu uznali państwo na R oficjalnie jako wroga. Tu do NATO zaraz wrócimy, bo tu się trochę pozmieniało. Właśnie do generała Kawoli przyjdziemy zaraz. Tu jeszcze raz Bawaria, właśnie tu na dole jak skanowali, to jest znowu 29. Thank you.
No, także to takie atrakcje są teraz dla wędrujących. To nawet hałas nie jest, to jest huk niesamowity. Znaczy, najpierw widać go to tak, jakby on leciał, bo tu często widziałem takie coś, on leci i widzisz go po prostu. I jak on już odlatuje daleko, to dopiero przychodzi ten huk. Tak, dokładnie. I tu jest bardzo ciekawa informacja z wyspy Schlangeninsel, wyspy węży. O! Znaczy, ja myślę, że to jest pozytywna informacja, bo to jest informacja, że wojska R... Posprzątały. Posprzątały, nie? Że się, to tutaj jest napisane właśnie, że się wycofały z wyspy Węży. To jest bardzo dobra informacja. Dla mnie to jest informacja, która powinna napawać optymizmem. Zresztą teraz już powoli będą te placówki opuszczane, bo tam naprawdę bardzo dużo roboty zostało już wykonane. Cały czas, jak myśmy tutaj żyli sobie naszym życiem, oni tam cały czas walczyli. Tak? No i ile to już się, Krystian, ile to już się ciągnie? No od końca lutego, nie? Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, czwarty, piąty miesiąc teraz. Kurczę, to już prawie pół roku. Mhm. No. Jeszcze się trochę pociągnie, ale już widać przynajmniej, jak takie informacje są, to są dobre informacje. Bardzo dobre, bo to było jedno z takich kluczowych informacji, ponieważ tam, co było pod spodem, no to musiało być coś solidnego, a na pewno to wszystko połączone jest i z innymi miejscami, także tam było co robić. Mhm. Tu właśnie jeszcze raz, ja tu robiłem ten Salzburg, właśnie ten Untersberg, bo mhm. cały czas właśnie w tym czasie teraz, jak były te, było spotkanie G7. Tu jeszcze raz, tu jest ciekawa informacja z Monachium, znaczy pod ziemi chcieli budować nowy tunel właśnie dla S-Bahn, czyli dla tych szybkich pociągów podziemnych. I się okazuje, że potrzebują więcej kasy, nie? Także skąd my to znamy? Mm-hmm. O 1,2 miliarda euro będzie to wszystko droższe. Mm-hmm. I tu jeszcze właśnie taka informacja, to odnośnie właśnie do tych dwóch jetów, co leciały przed chwilą, że wojska NATO będą razem ćwiczyły z Gebirgskiego, to są właśnie te wojska Bundeswehry od 1 lipca. Także tu właśnie w tym rejonie, w rejonie Traunstein und Berchtesgadensland, to właśnie te tereny właśnie do Salzburga. I tu właśnie też ostrzegali, tam w tym artykule ja to czytałem, pisali właśnie, że no, na tą pogodę właśnie jak taki huk teraz jest, no to z tym, że te samoloty cały czas słychać, noc, dzień, cały czas jest bardzo, bardzo głośno. Mm-hmm. Tu jeszcze raz właśnie granica czesko-polska, Kudowa, Międzylesie, Kłodzko w tej dolinie tutaj. Mm-hmm. No i tu ogólnie jeszcze Czechy, Niemcy, Szwajcaria. Tu mam jeszcze takie coś, znalazłem po niemiecku właśnie, dlatego chciałem się zatrzymać jeszcze na tym. No to było wszystko elektromagnetyczne Kraftwerke, czyli elektrownie, nie? Tak, myśmy to już raz pokazywali, pamiętasz, Krystian? Tak, to było po angielsku wtedy, wiesz, dlatego tu jest po niemiecku, właśnie to dla nas to jest lepiej pokazane. Dlatego chciałem się jeszcze raz zatrzymać tu właśnie i... No ale to właśnie jeszcze raz potwierdzenie właśnie, że to wszystko, te stare budowle, no to stary świat, który ktoś nam zamknął, to jest naprawdę sobie ciężko wyobrazić, jak ten świat wyglądał wtedy, nie? No powoli sobie to zaczynamy wyobrażać, że to było wszystko.
To były elektrownie i wszystkie były ze sobą połączone. To były części czegoś bardzo wielkiego na całym świecie. Tak, to jest niezwykłe. To jest tak fascynujące. Te wszystkie, mnie to zawsze zastanawiało, dlaczego te wszystkie kolumny, dlaczego to wszystko tak podobnie wygląda na całym świecie. A teraz dostrzegamy, że to jest dużo bardziej zaawansowane. Te wszystkie układy scalone, te wszystkie linie, jak to wszystko przebiega, to jest podobne do tych, do miast, jak wyglądają z lotu ptaka. Dzisiaj wiemy, dlaczego nie można z bardzo wysoka niczego fotografować. Wszędzie mnie się cały czas nasuwała to pytanie, jak gdzieś byłem, zakaz fotografowania. Tam znowu zakaz fotografowania. Mówię, ale dlaczego? Zdjęcia nie można sobie zrobić. No nie i koniec, za dużo byś wiedział, wiesz? No o to tylko chodziło, nie? No, także tu mam skończone. Możemy przejść jeszcze do tych części Ziemi. Tam tego dużo nie ma. I tu wam tylko chciałem pokazać, bo to też w czasie, gdy G7 się odbywało, to w okolicach się Ziemia trzęsła. I tu... O, tu akurat Augsburg. Augsburg to też niedaleko, Garmisch jest tu gdzieś mniej więcej, gdzie, na dole. Także tam było trzęsienie ziemi też. Później tutaj właśnie w okolicach, tu właśnie Garmisch, Partenkirchen, tu było, to jest w Austrii. Też w tym czasie, 27. I tu od razu skany też, także potwierdzenie właśnie, tam cały czas są pytania, po co te skany, nie? No po co te skany są właśnie, te samoloty, te helikoptery, te lekkie samoloty latają i skanują i sprawdzają podziemia, nie? Mm-hmm. No jak znajdują coś, no to potem jest takie coś właśnie jak tutaj właśnie, że jest trzęsienie ziemi. No i co tam właśnie pod spodem jest, no to my tego nie wiemy, nie? Na pewno się kiedyś dowiemy. I cały czas, Krystian, jest to odwieczne niemalże pytanie, jak oni te ładunki wybuchowe tam umieszczają. I wielokrotnie już na ten temat żeśmy mówili, że my mamy na Ziemi technologie, które są co najmniej 150 lat do przodu z tego, co my do tej pory dowiedzieliśmy. A z tego, co nie dowiedzieliśmy, to już inna sprawa. I myśmy już wielokrotnie mówili, że jedyną drogą, żeby te ładunki wybuchowe tam umieszczać, to jest teleportacja. Dobrze słyszycie? Teleportacja. Te techniki są. Techniki włamywania się do czasoprzestrzeni to jest stara technologia upadłych ras. Oni nie przyszli dlatego tutaj, bo ich ktoś zaprosił, tylko przyszli, bo chcieli coś ugrać dla siebie. To świat inaczej działa, niż nam to było do tej pory wmawiane. Jeżeli ktoś przyjdzie i chciałby tutaj powiedzieć, co za bzdury opowiadacie, no to zachęcam naprawdę do szerszego spojrzenia na to wszystko, bo my cały czas i z nami włącznie oczywiście, my za wąsko patrzymy na to wszystko. Naokoło nas, Krystian, jest tyle rzeczy nie do wyjaśnienia. Gdzie byś nie popatrzył, wszędzie dzieją się rzeczy, na które nie mamy odpowiedzi, co to jest. Dlaczego? Bo nas się przez całe Boże życie za nos wodziło. I teraz to wszystko siada. No. Znowu się nakręcam, wiesz? Tak samo te szybkie pociągi Maglev, nie? Ta magnetyczna lewitacja, nie? To jest też, tak. to funkcjonuje od stuleci tam na dole, nie? Tak. Nawet za Tatarii albo były te miasta połączone już tą magnetyczną lewitacją Maglev. I są takie stare zdjęcia też sprzed 100 lat nawet, że tam pod ziemią właśnie już wtedy ta kolej jeździła i te miasta były połączone, nie? Ja wam tu pokazuję cały czas właśnie te czerwone kropki, to są trzęsienia ziemi.
I tu też właśnie, to jest w pobliżu właśnie tutaj Garmisch-Partenkirchen. Tam, gdzie był ten szczyt G7. Tu jest ciekawa informacja z Dubaju na południu Iranu, że w ciągu ostatnich, ile tu było? 21 trzęsień ziemi w ostatnich 9 godzinach. 21 trzęsień ziemi, nie? Skala 5,7, także prawie wszystkie oprócz Czech były na 10 kilometrach. I to nie tylko Afganistan, tutaj jest ten terytorium Pakistanu, Iranu, No i tu Dubaj, Dubaj. Abu Dhabi i tak dalej. No kurczę, jest tego trochę. No tu jeszcze raz. No ale wszystko było tu na południu Iranu, nie? Także tu też ciekawe. Ciekawe, co to było. Tu jeszcze raz podane i rozrzucone właśnie jaka to jest powierzchnia. Odkryli coś i chcieli, wiesz co, jak takie coś się dzieje, to na moje to jest zakończenie jakiegoś procesu. Tam zrąbane wszystko, to widać, że to jest destrukcja. Rąbać ile się da. To widać po tych kółeczkach. No, z każdej strony, nie? Z Tutaj tu może każdej być jakiś strony. naps na dole albo wyjścia i tak dalej. I to właśnie w ciągu 21 godzin, no to wiadomo, że to akcja była, nie? Znaczy nie Akcja 9 na godzin. całego. 9 godzin 21 trzęsień. Tu jeszcze raz potwierdzenie w Iranie. Tife to jest głębokość 10 kilometrów. Tak. Tu właśnie jeszcze do tych informacji o tych wodach, co żeśmy mówili, to taka informacja tu jest w NTV, to jest gazeta czy portal internetowy. I tu właśnie oni tłumaczą, że teraz we Włoszech jest susza i ludzie, i Włosi pompują wodę z Gardazy. Gardazy to jest tu właśnie na południu Alp, to piękne, piękne jezioro. Tam jest tak pięknie, że podobno, nie wiem, 2 tygodnie chyba nie ma słońca w ciągu roku. I palmy rosną w koło, nie? Także to jest Wow. naprawdę, to jest. Polecam wszystkim. Ja tam byłem jeden raz i naprawdę super. I tu z tego jeziora, tu właśnie piszą w tym artykule, że jest. Dlatego jest mniej wody, bo nawadniają tereny w koło. Że ponad 110 dni nie padało, i dlatego właśnie tą wodę potrzebują, żeby zabezpieczyć wodę pitną. A tu jest komentarz właśnie z FUF Media, AMP. AMP napisali, to może przeczytaj może Sygi, tobie lepiej tłumaczenie idzie. Wenn man sich die Beben rund die Region Gardasee in Italien in Juni anschaut, insbesondere oben bei Trient, könnte man glatt auf die Idee kommen, das Wasser wird zur Flutung von Tunnelsystemen gebraucht. No to jeżeli sobie popatrzymy na te trzęsienia w regionie tego To akwenu właśnie chcieli. wodnego Garda, Nie? To są tak? te czerwone kropki wszystko. Tak. W Italii teraz w czerwcu, jeżeli sobie pozaglądamy na to, no i przede wszystkim ten Trient tam, to automatycznie przychodzi nam do głowy, tak. A tam jest Trient, no. To od razu nam przyjdzie do głowy, że ta woda jest wykorzystywana do zalewania systemów tunelowych. No i tu jeszcze raz właśnie te czerwone kropki to są trzęsienia w czerwcu, nie? Także dzieje się, dzieje się, dzieje się. Dzieje się. Ciekawe, jak tam te kreski przebiegają, te tunele. No, widzisz, gdzie to tam wychodzi w tym momencie? No by tu było, gdzieś było też. A tam, no proszę, jak ładnie. Wszystko jest powiązane. Tak. No tu nawet widać to jezioro, nie? Aha. O, widzisz.
No, także to bym miał skończone, Zygi. Ja nie wiem, co tam dalej masz. No, to ja bym powiedział, powiedzmy może skany mamy, 10 kilometrów mamy, znaleziska bomb chyba też przeszliśmy, co? To już też było, no to było w Stanach też. Znaczy tam jedna czy druga była taka informacja. No dobrze, w porządku, no to... Co mówisz? Nie słyszałem cię teraz. Generał Kaboli. Tak, możemy powiedzieć o generale Cavoli i Williamsie teraz. To jest też właśnie bardzo ciekawa informacja. To jest od pierwszego, od piątku. Czekaj, ja może przełączę teraz. Jest nowy szef NATO na Europę i tu też ciekawe, bo ten stary jeszcze jeździ i obraduje, a ten nowy praktycznie od 1 czerwca już jest w urzędzie. I tu właśnie nasz stary znajomy. Tak, stary znajomy. Generał Cavoli. Generał Cavoli, tak. Bardzo fajny człowiek, sympatyczny, taki empatyczny, bo to widać po jego twarzy. I jak widzicie, że pisze tutaj, rozmawia płynnie po rosyjsku. To jest w dzisiejszych czasach Na te czasy ważne. to jest chyba najważniejsza informacja, nie? Tak. On jest urodzony w Würzburgu na Bawarii i mianowany na generała właśnie przez Trumpa. Przez Trumpa, także słuchajcie, świat militarny też wygląda inaczej. On jest wojskowym amerykańskim i jednocześnie niemieckim w tym samym czasie. To jest niezwykłe. I jeszcze mówi po rosyjsku i urodzony w Niemczech. Także wszystko w Chyba on po jednym. niemiecku też mówi, nie? To po niemiecku, angielsku i rosyjsku to musi na pewno mówić. Generał Christopher Cavoli objął 1 lipca komando, czyli sterze, Dowództwo. dowództwo amerykańskich i NATO strajkę w Sił Europach. wojskowych, tak. A tu jeszcze mówi Po płynnie. włosku też i po francusku. Wow. No to pięknie. Tu właśnie jest, te bazy amerykańskie są w Wiesbaden i tam właśnie był pożegnany. 25 czerwca była ta informacja. I to jest właśnie następca na te wojska amerykańskie w Niemczech. On się nazywa Williams. Czekaj, mamy tu to, czy Daryl Williams? I on objął dowództwo nad US European Command, EUCOM. Tak, EUCOM, czyli European Command, to jest ważna informacja, więc my mamy naczelne dowództwo europejskie amerykańskich sił zbrojnych. Dziwna nazwa, ale taka jest. I taka Tak to. instytucja też jest. I on to objął. A zwyczajowo nazywa się to. Na górze to pisze, bo to normalnie jest ten emblem, co to mi nad głową tutaj dynda, to jest po prostu szyjf, daj ku do góry, tak, US Army, Europe and Africa, żeby było wiadomo, że to szyjf taką nazwę też ma w sobie. US Army, Europe and Africa. Komando centrale. No dzieje Także się, Rosja. zmienia się dowództwo, więc a general Cavoli jest teraz, przejmuje właśnie stanowisko w NATO od 1 lipca, tak? Od 1 lipca, no. Czekaj, tu zobaczę, może coś mam jeszcze.
Czyli żebyście wiedzieli, że NATO jest w dobrych rękach. To jest naprawdę jedna z najważniejszych informacji, bo z NATO nie było wesoło. To było kompletnie już przechwycone struktury były i tam nie było co szukać. A teraz przeszło to znowu w dobre ręce. Także słuchajcie, też wśród tych wojskowych miejmy świadomość, że 2/3 jest tych negatywnych sił, a tylko 1/3 tych pozytywnych. Ale teraz zaczyna się to jakby wyrównoważać, czyli siły wyrównoważają się, BRICS staje się potęgą gospodarczą na ziemi, wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Będą wychodzić te wszystkie grzechy na jaw. To dopiero początek. Mhm. Tu jeszcze chciałem wam pokazać też, bo tu mignęło właśnie przed chwileczką, żeby też było wiadomo, kto jest kto. Dotychczasowy właśnie szef NATO, czyli Stoltenberg, pracował całe lata w Fundacji Gatesa. No proszę, no Fundacja proszę. Szczypawkowa Fundacja Gatesa, nie? Także tu wszystko wychodzi, wszystko. Tu jest właśnie zdjęcie zrobione w 2006 roku. Tu jeszcze ten oryginalny Gates chyba, znaczy nie wiem, czy oryginalny, ale na pewno nie ten, co teraz. No na pewno, 200%. I tu właśnie ten potwierdzenie właśnie, że oni razem wszyscy, tu nawet pisze Weltwirtschaft Forum. A że oni byli wtedy na tym, a tu pisze nawet World Economic Forum, no dokładnie. Także, no, wszystko jasne, nie? I on też odchodzi teraz, on, znaczy niby oficjalnie ma objąć jakiś bank w Szwecji chyba. No to też wiadomo, dlaczego bank teraz tu ze Szczypawek do banku. No zobaczymy ten, nie? Znaczy też nie wiadomo, czy on jeszcze jest. No ale to jest ta informacja najważniejsza. No tak, więc mamy nową twarz i dobrze się dzieje. Swoją robotę tam w tym Oikoment dobrze zakończył, oddał też w dobre ręce, także mamy i tam struktury nasze, tu mamy struktury nasze, United Nations też się odnawia, Światowy Bank też według mnie już są nowe struktury, bo to w zeszłym roku, chyba w listopadzie zaczęło się wszystko sypać. Na to już się wcześniej posypało. No, ja jestem zachwycony tym rozwojem, Krystian, powiem ci, jak to tak obserwuję. To są naprawdę dobre informacje. To są bardzo dobre informacje. Tu trzeba cały czas wziąć pod uwagę, jak to długo wszystko trwa. Tak. To nie można zrobić pstryk i już jest wszystko wykonane, jakbyśmy chcieli. To są potężne organizacje i tu po prostu, no to widać, jak to wszystko się zmienia. Nie? No. No, to by było na tyle. Dobrze, no to to teraz popatrzymy sobie może na Kliczków, bo tam Kliczków też miałeś. No to jest taka też zabawna informacja, bo w ostatni weekend do trzech burmistrzów stolic europejskich zadzwonili Kliczkowie i tu jest tak, to było do burmistrza we Wiedniu i on robił taką telekonferencję z Kliczką i tu właśnie pisze w tym czerwonym na drugim, że on z nim rozmawiał ponad pół godziny i nie wyczuł, że on jest oszukiwany, bo to wcale nie był Kliczko.
Ciekawe, jak oni to robią, że można tak łatwo do nich przyjść, zadzwonić, opowiadać im jakieś niestworzone rzeczy i oni się nie pokapowali. A co, oni byli nawet na wizji? Na wizji byli, to wszystko było, rozmowa była przeprowadzona, znaczy nie wiem, czy oni byli na wizji, ale na pewno była rozmowa prowadzona z burmistrzem właśnie, to jest pani burmistrz Berlina. I to zostało opublikowane? To zostało opublikowane. Nordkurier to jest gazeta z północnej Bawarii. Mhm. I tak samo w Madrycie właśnie. Berlin, Wiedeń i Madryt. Ach, tam też zadzwonili. A powoli można ich za nos wodzić. Pogubili się chłopacy. Już tak widzę, że faktycznie. No tu też od razu dla nas 15 plus 2 jest 17, nie? Tak, tak. Czyli litera Q. O, tu właśnie pisze Stadtchef, czyli szefowie miast Berlina, Wiednia i Madrytu. Mhm. Także to też może być, ja sobie tak myślałem, że to może być też jakieś pokazanie właśnie, bo na pewno jak to było pokazane w telewizji, czy na pewno odgrywane, czy ten, to na pewno dużo ludzi wpadło też w te sidła i to może być też pokazane albo ze znakiem zapytania, są ci Kliczko prawdziwi, czy kto to jest, nie? Mhm, tak. No bo tak naprawdę potem nie wiesz, jak ci się dali nabrać, to wszyscy inni się też dali nabrać. No dobrze, Krystian. To mamy jeszcze White House. Też pokażemy jeszcze. To też właśnie to było w zeszłym tygodniu. Słychać to? Nie słychać. Muszę włączyć jeszcze głos. Chociaż jest włączony, to musi być słychać. Najzwyczajniej widzimy, że tutaj jakieś skrzynie wynoszą. Mogłoby być, że wynoszą po prostu trumny. Było komentowane, że to jest wóz pogrzebowy, a tutaj właśnie trumny. Pytanie jest tylko, kogo wynoszą? No. Zobacz, Krystian, w Białym Domu pusto. Administracja Watykanu pusta, nie ma nic. Ani nie ma poczty, ani nie ma banków, ani nie ma tych całych kardynałów, którzy tam byli. No zobacz, paralele. I tu, i tu. Ponad 70 kardynałów wymarło przez cenę. No. Oficjalnie, tak podano. No. Ale to już jakiś czas temu. Ciekawe, jak to teraz wygląda. Na lata, dokładnie. No. No. No teraz wybierali tam jakichś nowych, ale jak to, co tam się naprawdę odbywa, no to też nie wiemy, nie? Znaczy Buckingham Palace też stoi pusty, także to no same. No dobrze, to też była tylko taka wzmianka, dobrze wiedzieć o tym, no przy końcu, bo zostało nam parę minutek. Chcielibyśmy jedno małe sprostowanie zrobić odnośnie tego Meksyku, to jest ważne. Tam się w jednym miejscu woda paliła. Było to skojarzone razem z tymi aktywacjami CERN-a, ale informacja przychodzi do nas, że to było już rok temu pokazywane. Akurat 3 lipca też. Akurat 3 lipca i dlatego ta informacja tak przyszła i została wrzucona, a to są nagrania sprzed roku, także tutaj robimy sprostowanie. Przy takiej przewałce materiału mogą się pokazywać takie rzeczy, także prosilibyśmy tutaj o wyrozumiałość, ale widowiskowe jest to niesamowicie. No dla mnie to nie ma takiej opcji, że byłaby to jakaś katastrofa, która
która jest spowodowana wyciekiem oleju czy czegokolwiek, to no po prostu ja tego nie kupuję. I tu właśnie jeszcze raz data, 3.7.21, nie? Tak, tak, tak. No też, ale też widowisk... wiadomo, to naprawdę tak. Wygląda jak potem, nie? Widowiskowe niesamowicie. No normalnie rodem z filmu science fiction. Mhm. A to faktycznie było. No. No zobaczymy, co nas tym razem spotka, jak oni tam fumlują na dole. Oczywiście kreujemy piękny nowy świat. Wczoraj telefonowałem z moją znajomą Kasią, która tam nad Warszawą mieszka, i ona mówi, że jej mąż, którego pozdrawiam z tej strony, też nas oglądają, to mówił wczoraj cały dzień: CERN się zepsuł, CERN się zepsuł, CERN się zepsuł. Także gratulacje, to bardzo dobry pomysł. Oczywiście każdy pomysł, jaki tutaj jako kreację wnosimy w to wszystko, jest dobrze. Jeżeli macie pomysł, a ten pomysł z wami rezonuje, to znaczy, że to jest dobry, tak? Róbcie tak, żeby było dla was dobrze. To będzie dla ogółu pewnie też dobrze. No tak, to by było o tym Meksyku. Jeszcze chcieliśmy tutaj sprostowanie zrobić, bo ludzie różne pytania tutaj słali, bo mówiliśmy o tych różnych preparatach, które są produkcji bądź udziałów firm, które się zajmują i opryskami, truciznami i tym podobnych rzeczy. Więc tak było z Monsanto i z Bayerem, że pojawiły się suplementacje takie jak OPC, które są bardzo, bardzo dobre, i podobnie było, żeśmy skojarzyli Visanto i Monsanto, i tutaj od razu od nas, ode mnie przede wszystkim sprostowanie, kochani, produkty Visanto są bardzo dobre, ludzi wyciągają jak słomki z dolegliwości i naprawdę wspierają. To, co robi Jurek Zięba, to jest bardzo dobra robota. Chodzi mi o te suplementy. Słucham go od dawien dawna. Pozdrówcie Jurka ode mnie, z mojej strony, bo naprawdę robi świetną robotę. Jeżeli by tak nie było, to ja bym to też powiedział. Nie mam żadnych hamulców, bo jest dużo różnych ludzi, którzy robią dużo różnych rzeczy. Raz to jest wspierające, raz to jest dołujące. Jurek robi, jeżeli chodzi o suplementację i zajmowanie się zdrowiem, bardzo dobrą robotę. Także tutaj, żeby nie było niedomówień, to jest mi bardzo ważne, bo ja sobie cenię tego człowieka, któremu zdrowie i życie zawdzięcza wiele ludzi. Natomiast jakie są powiązania produktów, które się gdzieś na świecie zdobywa, to zupełnie inna para butów. O to mi chodziło. Świat jest inny. Tak samo jak z tą teleportacją tych ładunków wybuchowych, tak samo i z tymi rzeczami. Miejmy to na uwadze i odkrywajmy wspólnie te wszystkie powiązania. Pamiętacie, jak mówiliśmy na temat mediów, jak to wygląda na skalę światową? Media polskie, media niemieckie, media holenderskie, media francuskie, a na górze media ze Stanów Zjednoczonych, i na górze mamy most transatlantycki. I po bokach mamy Bilderbergów, Trójstronną Komisję i tak dalej. Wszyscy mądrzy w jednym miejscu. Na dole to widać, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. A tak naprawdę oni wszyscy mówią o tym samym. I wszyscy mówią totalne brednie, bo inaczej tego nie można nazwać. Dlatego ta wasza świadomość jest ważna.
My wszyscy bierzemy w tym udział i wszystko, co zamieszczacie pod tymi filmikami, te wasze komentarze, one są cenne, one są ważne. Dlatego my jesteśmy niezmiernie wdzięczni, jeżeli ktoś z nas ma się pomylić i by się pomylił, to wy współpracujecie z nami, a my z wami. I na takiej współpracy nam bardzo zależy, żeby po prostu się tutaj nie napocić samemu i nawet nie wiedzieć, jaki jest odzew. Natomiast wierzcie mi, że ja już widziałem, jak konie żygają i to przed apteką. Tak? Tak się mówi po niemiecku. Jak naprawdę zdziwimy się z pewnymi rzeczami i naraz mówimy, kurczę, no tego się nie spodziewałem, a to jednak może mieć miejsce. Także to jest taka zachęta i apel na sam koniec. No i tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć, bo ostatnia minutka limitu nam leci. Także Krystian, bardzo fajnie, że cię mogłem dorwać, żeby dokończyć ten temat. Dziękuję ci za wystąpienie. No i cóż, zbieramy materiał dalej, tak? Zbieramy dalej, zapraszamy na kanały do Zygfryda, na Telegramy, zapraszamy do Franka, Wizję Wizjonen na Telegram.